Świat zmienia się szybciej niż myślisz. Cześć, tu Władimir Алексейченко, założyciel Data Workshop, praktyk i specjalist od Machine Learning i Data Science. Autor ponad 5 kursów online o tej samej tematyce, przeszkoliłem już ponad 1000 uczestników w ramach online kursów i ponad 10 tysięcy podczas innych inicjatyw. Pomagam firmom wdrażać uczenie maszynowe w właściwy sposób, wynik ponad 500 modeli wdrażonych na produkcję, które zarabiają na siebie. Prowadzę podcast Biznes Myśli, z którego dowiesz się, jak wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i nauki o danych w swoim biznesie. Dzięki Biznes Myśli poznasz sprawdzone produkcyjne rozwiązania, najnowsze badania i trendy, dzięki którym świat AI zmienia się szybciej niż myślisz. Bądź na bieżąco. Zapisz się proszę na newsletter na stronie businessmyśli.pl/newsletter, aby nie przegapić żadnego odcinka, który może odmienić Twój biznes, projekt, pracę, a może nawet i życie. Też regularnie są tam prezenty od gości i również ode mnie. Szanuję Twój czas i to dlatego zwykle możesz oczekiwać na jeden mail w 2 tygodnie. Na Biznes Myśli poznasz praktyków, osoby zajmujące się biznesem, naukowcem. Biznes Myśli dostarczy Ci różnych perspektyw w jednym miejscu. Napisz do mnie, jak mogę Ci pomóc. Zaczynamy 101 odcinek podcastu Biznes Myśli. AutoML staje się coraz bardziej popularnym hasłem, w szczególności kiedy pojawia się artykuły, że AutoML robi ML lepiej niż człowiek. I to stwierdzenie z jednej strony jest prawdziwe, ale bardzo mylące, w szczególności dla osób, które nie do końca rozumieją kontekst. Bo to wszystko zależy, kto to mówi i w jakim kontekście. Jak zwykle, kontekst i te szczególiki są bardzo istotne. Dzisiaj spróbuję postawić kropki nad i, aby uspójnić i ustrukturyzować Twoją wiedzę w tym temacie. Właśnie dzisiaj tym zajmiemy się. Istnieje dość dużo znanych narzędzi do AutoML. Moim gościem dzisiaj jest Piotr Płoński, twórca jednego z narzędzi AutoML o nazwie MLJAR, który jest dość popularny również na całym świecie i rozwija się w Polsce. W sumie ja znam tylko jedno takie narzędzie z taką popularnością, jeżeli chodzi o ogólnoświatową, które rozwija się w Polsce, narzędzie AutoML. Osobiście obserwuję od dawna już Piotrka i jego działalność chociażby z tego powodu, że w tym swoim AutoML używa takie algorytmy jak XGBoost, mało tego, używa też CatBoost, o którym mam wrażenie, że w Polsce prawie nikt nie mówi i prawie nic na ten temat nie ma. A szkoda, bo o tych bibliotekach jest bardzo duży potencjał i to taki praktyczny potencjał. Osobiście wdrażam ich na produkcję i daję bardzo dobre wyniki. Też uczę o tych bibliotekach na kursie, chociażby na moim kursie praktyczne uczenie maszynowe od podstaw na Data Workshop. A przy okazji właśnie mówiąc o kursie, tak kilka słów wspomnę. 4 października 2021 roku rusza już dziewiąta edycja online kursu praktyczne uczenie maszynowe od podstaw. Na kursie, zwłaszcza na początku, często pojawiają się takie pytania, a czy da się przygotować jakiś taki prosty, jednoznaczny algorytm postępowania, aby być efektywnym? W sensie takim, że rozpisz to tak pierwszy krok, drugi krok, trzeci krok. I zwykle to odpowiem w taki sposób, że jeżeli da się w taki sposób przygotować algorytm, jak postępować konkretnie w tym przypadku, to po co jest potrzebny człowiek? Bo tak naprawdę robot potrafi znacznie szybciej, sprawniej, bez żadnych urlopów i tak dalej, wcisnąć tak zwany czerwony guzik, policz niż człowiek. Dlatego są pewne obszary w procesie MLDS, DS jak Data Science, które są niedeterministyczne i powodują, że człowiek jest bardzo i to bardzo potrzebny. Tam właśnie potrzebna jest taka twórcza energia, jakaś taka właśnie umiejętność kombinowania i łączenia przeróżnych rzeczy naraz. Między innymi dlatego właśnie staram się tłumaczyć na moim kursie te obszary, które są, nazwijmy to, ja to nazywam jako twórcze, albo takie kreatywne, albo chociażby mniej powtarzalne. Bo te obszary są właśnie dla ludzi, przynajmniej w tej perspektywie, w której jesteśmy. Dobra, to teraz już przechodząc bardziej do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, czy da się zautomatyzować 100% procesu Data Science przy pomocy AutoML i czy na przykład zawód Data Scientist to już nie jest zawód przyszłości, tylko być może
przeszłość, no bo już da się to wszystko zautomatyzować, kto wie. Właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, więc dosłuchaj do końca. Cześć Piotr, powiedz kim jesteś, czym się zajmujesz, gdzie mieszkasz? Cześć, czym się zajmuję? Teraz pracuję nad narzędziem do automatycznego machine learningu, które nazywa się MLJAR. Większość czasu spędzam na programowaniu, na pisaniu kodu do pakietu do automatycznego machine learningu, ale oprócz programowania zajmuję się też rzeczami związanymi z prowadzeniem firmą, czyli jakąś sprzedażą, marketingiem. Trochę robię researchu, bo część algorytmów do AutoML-a trzeba wymyślić samemu. Mieszkam w Łapach w województwie podlaskim. Pewnie fajnie się oddycha. Co ostatnio ciekawego przeczytałeś i dlaczego być może warto komuś to też przeczytać? Masz jakąś taką fajną lekturę pod ręką? Tak. Tylko ostatnio czytałem Carpe Diem Filipiuka i nie jest to związane z machine learningiem, ani z programowaniem, ani z data science, tylko to jest taka fabularna książka, fantasy. I chyba czasem dobrze oderwać się od tego, co się robi zawodowo i po prostu się zrelaksować i nie cisnąć. Tak. Podobnie wtedy właśnie najlepiej wyciskamy, bo gdzieś tam to, no tam podświadomość nasza, czy tam inne procesy się uruchamiają i robię za nas całą robotę i potem mamy tylko gotowe rozwiązanie. Takie są jakieś tam badania na ten temat. Dobrze, Piotrek, powiedz trochę więcej o swoim doświadczeniu. Jest ono dość bogate, ale teraz przede wszystkim opowiedz ze strony uczenia maszynowego. Co robiłeś, jakie rzeczy robiłeś, jakie projekty robiłeś? Owszem, tutaj pewne rzeczy nie wszystkie możesz mówić, zdradzać, ale przynajmniej częściowo opowiedz swoją ścieżkę. Zacząłem się interesować machine learningiem na studiach magisterskich. Studiowałem na Politechnice Warszawskiej, na inżynierii biomedycznej i tam moim promotorem był profesor Zaręba. I tam zacząłem się interesować sieciami neuronowymi. Akurat zakład, w którym robiłem pracę magisterską, brał udział w wielu różnych eksperymentach fizycznych i w tych eksperymentach fizycznych potrzebny był machine learning, na przykład do rozróżniania cząstek. Tak? I jakoś tak się wkręciłem w ten machine learning tam. Na początku, jak zacząłem robić machine learning, to budowałem te algorytmy do machine learningu od podstaw sam. Bardzo mi brakowało jakiegoś takiego narzędzia, gdzie te algorytmy już były zaimplementowane i tak stopniowo zacząłem poznawać R-a. Potem z tego R-a przesiadłem się na Pythona, znalazłem bibliotekę scikit-learn, no i wkręciłem się w to. Po studiach magisterskich zacząłem doktorat, też na Politechnice Warszawskiej i na doktoracie również używałem machine learningu do analizowania danych z eksperymentów fizycznych, ale też używałem machine learningu do analizy obrazów z obrazowania medycznego. Brałem udział w takim ciekawym projekcie, gdzie dostępne były zdjęcia dzieci, które mają dysleksję i to były zdjęcia mózgu. Zdjęcia były uzyskane za pomocą rezonansu magnetycznego. I projekt polegał na tym, czy można za pomocą skanu z rezonansu magnetycznego sklasyfikować dziecko, czy ma dysleksję, czy nie. Bardzo ciekawy projekt. Używałem też machine learningu do analizy danych bioinformatycznych. W bioinformatyce bawiłem się danymi, które opisywały różne szczepy wirusa grypy i budowałem klastry, takie drzewa filogenetyczne z tych wirusów. A jak zacząłem doktorat, to jeszcze równolegle zacząłem pracować. Zacząłem pracować w takiej firmie, która się nazywa Netiza. Firma ta robiła hurtownie danych. Ta firma, jak zacząłem tam pracować, to po kilku miesiącach została przejęta do IBM. Przez IBM i wylądowałem w IBM-ie. I tam pracowałem najpierw nad oprogramowaniem do monitorowania tego warehouse'u, a potem nad oprogramowaniem do budowania modeli w hurtowni danych. Potem zmieniłem pracę i pracowałem w firmie, która się nazywa iCore. To jest taka duża firma, która świadczy różne usługi innym firmom i przede wszystkim świadczy usługę call center i pracowałem bardzo dużo z danymi
z call center, z nagraniami rozmów i budowaliśmy system do automatycznego przeszukiwania rozmów, żeby znaleźć jakieś słowa kluczowe. I w sumie trochę tych projektów było różnych, i akademickich, i takich przemysłowych, i wszystkie miały tą jedną wspólną część, że jak już te dane były zebrane, to trzeba było zbudować model. I no, zacząłem pragnąć, żeby mieć jakieś takie narzędzie, gdzie ja po prostu te dane mogę wrzucić, przycisk wcisnąć start i nie wiem, poczekać kilka godzin, mieć sprawdzonych kilka modeli i sobie wybrać po prostu na najlepszy. I tak chyba się zrodziła potrzeba zbudowania MLJAR-a. I jak ja to zacząłem budować, to był rok 2016, to jeszcze wtedy o AutoML-u nie było za dużo w internecie, nie było serwisów do AutoML-a. Może były jakieś pakiety do AutoML-a, ale one nie działały za dobrze, tak? I tak się chyba zrodziła potrzeba budowania MLJAR. Porozmawiamy i o MLJAR-ze dzisiaj, i o AutoML-u, ale najpierw przejdziemy do tego tematu, to warto sobie tak troszkę zdefiniować, na czym polega proces ML z lotu ptaka, czyli jakie procesy albo poszczególne kawałki przechodzimy, żeby przejść z punktu A do punktu Z, gdzie punkt A to nie ma nic, a punkt Z to działa i zarabia pieniędzy. Więc spróbujmy wymienić te kamienie milowe, które są pomiędzy, tę całą magię, która tam jest, a później porozmawiamy, czy da się to zautomatyzować i co dokładnie się da. Bo tutaj też, jeżeli chodzi o AutoML, jest taka trochę magia polegająca na tym, że czasami ludzie się kłócą, AutoML działa czy nie działa. Dla mnie jest trochę dziwne, bo nie wiadomo, o co się kłócą, no bo to ML sam sobie nie jest kropką. To jest cały proces, który się składa z wielu czynności. Pewne czynności da się zautomatyzować, pewne nie. Więc spróbujmy sobie najpierw opisy tej czynności, które mamy w ML takim klasycznym, a potem porozmawiamy, co z tego da się zautomatyzować już dzisiaj, a co być może jutro. Tak, tak. To się zgadzam. No, niestety nie wszystko da się zautomatyzować. Na pewno nie da się zautomatyzować tego pierwszego kroku, czyli rozpoznania, szukania problemu i postawienia problemu w taki sposób, żeby był rozwiązywalny przez machine learning. No, mam kontakt z wieloma różnymi ludźmi, którzy używają mojego oprogramowania, tak? I nawet się spotykałem z takimi użytkownikami, którzy do mnie pisali maila, czy za pomocą automatycznego machine learningu można przewidywać, jakie liczby będą wylosowane w lotto, tak? Bo przecież mamy liczby historyczne, które na przykład zostały wylosowane wczoraj, przedwczoraj, tak? I na podstawie machine learningu można przewidywać, jakie liczby będą wylosowane dzisiaj albo jutro, tak? No bo to... Pseudorysowe liczby przecież są. Trzeba tym ludziom tłumaczyć, tak, że to zdarzenia są niezależne i że nie da się tego zrobić, tak, machine learningiem. Choćby, nie wiem, jaki ten AutoML był. Żadnym machine learningiem się tego nie da zrobić, tak. I no, mi się wydaje, że często w firmach, no to jest bardzo duży problem, tak, żeby rozpoznać, gdzie ten machine learning można przyłożyć, no, żeby zarabiać pieniądze, tak? Albo żeby oszczędzać pieniądze. I wydaje mi się, że jedynym sposobem, żeby tutaj jakoś poprawić działanie, no to jest edukacja, tak? I nie wiem, kursy, szkolenia, może, nie wiem, czytanie o jak inni robili machine learning w swoich firmach, tak? Nie wiem, masz jakiś pomysł, jakby tu można było polepszyć? A propos kursu, to na pewno tak, bo akurat prowadzę i uczę, to jest akurat bardzo fajna też uwaga, że przed tym jak użyć narzędzia, które wszystko automatyzuje, też fajnie zdobyć takie pewne fundamenty, które umożliwiają ci lepiej to interpretować. Ale pozwolę sobie wrócić do pytania, które zadałam, bo może troszkę też pokieruję, do czego ja dążę, bo chciałem po prostu, żeby wybrzmiały takie jakieś punkty związane z procesem ML. I pierwszy już wybrzmiał, czyli postawienie celu, czyli między innymi tutaj chodzi o to, że biznes albo ktoś, kto ten problem chce rozwiązać, próbuje powiedzieć, jaki jest problem, jak będziemy mierzyć sukces, czyli metryka sukcesu wybrzmiała, jak będziemy interpretować ten sukces, na ile możemy modelować błąd, który powstanie, gdzie bierzemy dane i tak dalej, tak dalej. No i to jest taki krok, który w tej chwili brzmi bardzo nierealistycznie, że da się go zautomatyzować, być może kiedyś, kiedy ta mocna sztuczna inteligencja powstanie, ale to nie wiadomo, po co to automatyzować wtedy, bo wtedy ona sama wszystko będzie robić. Więc to jest pierwszy krok. Drugi krok to jest taki wprost związany z danymi,
czyli praca z danymi, zaczynając od takich rzeczy jak integracja danych, czyli mamy jakieś wiele różnych źródeł, trzeba jakoś to połączyć, czyszczenie danych, przy czym to czyszczenie danych na wiele różnych płaszczyznach. Czasem czyszczenie danych polega na tym, że usuwamy spacje i tego typu rzeczy, to akurat fajnie się automatyzuje. Ale też czasem na przykład polega na tym, że no są jakieś tam różne wyzwania w danych. Tu na przykład, ja pamiętam, jak zbierałem takie różne ogłoszenia na temat nieruchomości w Polsce, robiąc tam prognozowanie, to na przykład były takie informacje, że mieszkanie było jakieś malutkie, tam chyba, nie wiem, 30 metrów kwadratowych, ale miała 4 łazienki. I ja tak nie zrozumiałem, o co chodzi. Ale chodziło pewnie o 4 metry kwadratowe w tej łazience, albo coś takiego, tak mi się wydaje, taką hipotezę miałem. No bo 4 łazienki na takie malutkie mieszkanie to jest chyba trochę za duże. No chyba, że to jakaś bania, albo nie wiem, jak to nazwać. No, takie różne rzeczy się dzieją. No i to ciężko wychwycić automatycznie. Też tutaj temat takie uspójniania danych. Ale też, jeżeli chodzi o ten krok, to tutaj mamy feature engineering i na przykład feature selection, czyli tworzenie nowych cech i, no, i właśnie wybieranie tych cech, które faktycznie warto zostawić, tych tam tysiące, dziesiątka tysięcy cech. I to jest drugi krok. Ja potem chciałem, żebyś opowiedziałaś o tych krokach, co według ciebie da się fajnie zautomatyzować, co jeszcze nie. Trzeci krok to jest wprost modelowanie, czyli to chodzi o kilka rzeczy właściwie, czyli wybór różnych algorytmów, trenowanie tych algorytmów, dobór parametrów, czyli hyperparameter optimization, tutaj walka z przeuczeniem się też na tym poziomie występuje i to jest ten trzeci krok. No i czwarty krok to już taki krok, który często pomijając świat akademicki, ale dla biznesu jest bardzo konieczny, właściwie najważniejszy, to jest wdrażenie. No i takie wdrażenie w takim sensie takim produktowym, że tam i monitoring jakiś jest, SLA, tam jakieś alerty, też na przykład takie sprawdzanie, czy tam dane nam nie zmieniają, czy takie drift data sprawdzamy, jak to było wczoraj, jak to jest dzisiaj, czy tam model też się nie przestarzył, bo model tam degraduje z czasem. Plus tutaj jakieś różne benchmarki, powtarzalność eksperymentu, albo na przykład takie eksperymentowanie, a spróbujmy wyłączyć wczorajszy model zamiast dzisiejszego, albo na odwrót, ale spróbujmy to porównać. No, no i całe te GUI, API i tak dalej, żeby móc się integrować produktowo. Więc takie cztery kroki wymieniłem tutaj, jeżeli chodzi, no tak trochę z lotu ptaka, trochę tak próbowałem to połączyć, żeby to było niezbyt szczegółowe. No i teraz porozmawiamy z punktu widzenia właśnie HTML, który z tych rzeczy już udało się zautomatyzować całkiem fajnie, nie mówię nawet w 100%, ale całkiem fajnie to działa, który próbujemy tutaj jakoś próbować zautomatyzować, a który właśnie są jeszcze bardzo ciężkie do automatyzacji. Okej. No to tak jak powiedzieliśmy, te postawienie celu, tak, i szukanie tych problemów machine learningowych, to powiedzieliśmy, że to jest ciężko zautomatyzować, chociaż tak się chwilę zastanowiłem i można myśleć o jakichś takich właśnie branżowych AutoML-ach, tak, na przykład jak mówiłeś o nieruchomościach, tak, no to można myśleć o takim branżowym AutoML-u, tak, na przykład do przewidywania, do szacowania ceny tych nieruchomości, tak? I wtedy masz branżowy AutoML, który ma zdefiniowane te machine learningowe zadania, które jest w stanie rozwiązywać i wtedy ten problem, no, nie musisz tego problemu szukać, nie musisz go definiować, bo on jest jakby zdefiniowany. Tak samo, jeśli chodzi o przygotowanie danych, no to zazwyczaj to trzeba wszystko zrobić ręcznie, ale jeżeli byłby jakiś taki serwis branżowy, nie wiem, na przykład do Human Resources, tak, gdzie te dane, powiedzmy, w różnych firmach, które się zajmują HR-ami, te dane pewnie wyglądają podobnie, tak, bo, no nie wiem, powiedzmy, napływają jakieś CV, tak, i chciałbyś automatycznie oceniać kandydatów. Więc no te CV, wszędzie będziesz dostawał jakiegoś PDF-a albo Worda i z tego Worda będziesz chciał wyciągać cechy. No to mi się wydaje, że takie branżowy AutoML, gdzie z góry zdefiniowane są, jakie powinny być źródła danych, no to wydaje mi się, że jest możliwe, tak? Ale na dzień dzisiejszy, no w 95% te przygotowanie danych, no to jest praca ręczna, tak? Bo te dane trzeba wiedzieć, z czego się potrzebuje, trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać, trzeba wiedzieć, jak dane z różnych źródeł łączyć. No i to jest ciężko uogólnić i zrobić jedną taką metodę do przygotowania danych, tak? Jeszcze z takich moich przemyśleń na temat przygotowania danych, to wydaje mi się, że dobrze zaczynać
projekt machine learningowy od takiego najprostszego zbioru, czyli zbioru, który łatwo będzie uzyskać, zbioru, który niekoniecznie będzie jakiś ogromny, tak? Nawet kilkaset jakichś próbek czasem wystarczy, żeby zacząć budować prosty model machine learningowy, nie wiem, jakieś drzewo decyzyjne, tak? Na początku, jakbym zaczynał jakiś projekt machine learningowy, wcale bym nie szalał z feature engineeringiem, chyba że jest konieczny, tak? Chyba że, nie wiem, pracujemy z jakimś tekstem i musimy wyciągnąć jakieś cechy. Z feature selection to gdybym zaczynał projekt machine learningowy i bym startował, to też bym się wstrzymał i feature selection sobie zostawił na jakąś taką kolejną iterację, tak? Bo ja mam taki sposób podchodzenia do tych projektów machine learningowych, taki bardzo iteracyjny, tak? Staram się zacząć z jakimś bardzo prostym modelem i staram się sprawdzić, czy buduję takie proof of concept, tak? Staram się sprawdzić, czy tam w tych danych jest jakiś sygnał, tak? Czy jestem w stanie coś zamodelować. Także no, też te przygotowanie danych też bym tak traktował iteracyjnie. Jak te dane są przygotowane, tak, to trenowanie modelu, czyli wybór modelu i wybór hiperparametrów, to mi się wydaje, że to jest, to da się bardzo dobrze zautomatyzować. Często też słyszę takie opinie, tak, że no, że to jest taki krok, powiedzmy, mało zajmuje czasu, tak, że 80% czasu to jest przygotowanie danych, a 20% czasu to jest modelowanie i że no może nie warto automatyzować tego kroku, bo on i tak jest mały, ale wydaje mi się, że okej, to jeżeli to jest 20% czasu, jaki jest potrzebny na projekt, tak, no to załóżmy, nie wiem, że to jest 2-3 dni, musi ktoś siedzieć i ten model budować. Więc jeżeli jesteśmy w stanie te 2-3 dni, nie wiem, skrócić do godziny, to mi się wydaje, że warto to automatyzować, tak? I to jest oszczędność, tak? Bo możemy na przykład zaoszczędzić 2 dni czyjejś pracy. A jeżeli ten ktoś musi budować model, nie wiem, raz w miesiącu, nie wiem, raz na 2 tygodnie, no to przez rok naprawdę naleci tych godzin, tak? I można realnie sobie policzyć, ile zyskamy, tak, używając AutoML-a. A jeżeli chodzi o wdrożenie, to wydaje mi się, że no, że to tutaj to już jest taki software engineering solidny i tutaj nie ma co kombinować, tak, że tutaj trzeba używać jakiegoś solidnego oprogramowania do wdrażania tych modeli, albo używać jakiegoś serweru, tak, i serwera i trzymać ten model na jakimś serwerze i odpytywać go po jakimś API, albo trzymać model lokalnie, tak, i jakimiś batchami co jakiś czas liczyć predykcje, tak? Ale wydaje mi się, że te wdrożenie to już jest taki, no, to jest software'owy problem i tu nie ma jakiejś magii, tak? Jeśli chodzi o przygotowanie danych i trenowanie modelu, no to tutaj to często jest research, tu jest wiele rzeczy takich niepewnych, wiele rzeczy może wyjść takich, nie wiem, niespodziewanych, tak? Miałem na przykład takiego klienta, dla którego pomagałem budować system machine learningowy do handlowania energią elektryczną w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych jest rynek energii elektrycznej taki, że można wirtualnie zamawiać, kupować albo sprzedawać prąd w wybranej godzinie, tak? I dane odnośnie zużycia, dane odnośnie przewidywanej produkcji prądu są publicznie dostępne, także jeżeli człowiek ma wystarczająco dużo pieniędzy, żeby wykupić sobie licencję do handlu tą energią elektryczną, to może brać udział w tym markecie. I tam na przykład najczęstszym problemem, jaki tam mieliśmy, to było opóźnienie dostawcy, opóźnione predykcje, ile prądu będzie wytworzone na następny dzień, tak? A akurat model tego używał, tak, że i przez to nie mogliśmy policzyć swoich predykcji, poczekaliśmy cały czas na predykcje z zewnętrznego serwisu. Także no, tych czynników w budowaniu tego machine learning pipeline, no i dużo jest czynników zewnętrznych, na które no, nie zawsze możemy być przygotowani w trakcie budowania tego naszego systemu machine learningowego i dopiero jak już go wdrożymy i zaczynamy używać, tak, to wychodzą jakieś takie niespodzianki. Poruszyłeś kilka ciekawych rzeczy. Zacznę od tego 80-20, że 80% czasu
Data Scientist spędza na przygotowanie danych, a 20% na modelowanie. Jest druga wersja tego powiedzenia, że 80% spędza czas na przygotowanie danych, a reszta 20% na narzekanie, że musiał przygotować te dane. Więc tak to mniej więcej wygląda, więc akurat AutoML to fajnie się wpisuje, bo musi mieć czas ponarzekać na to, że akurat dużo czasu mi to zeszło. Też fajnie tutaj powiedziałeś a propos tego dylematu, że na przykład jeżeli to jest ta część twórcza 20%, którą trzeba zrobić, może nie warto ją automatyzować, no i potem powiedziałeś, że może jednak warto, bo tutaj oszczędność czasu. I to jest ciekawy wątek, poruszmy go, bo tak naprawdę punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, prawda? I ustalmy takie różne role, które w ogóle mogą brać udział w tej grze. Ja w tej chwili wymienię co najmniej 4, ewentualnie można by sobie dołożyć inny, czyli tak, pierwsze to jest taki product owner, taki biznes powiedzmy, biznes, który nadaje pewne priorytety i tak dalej. Druga rola to taki ML, AI, DS, jak Data Scientist Engineer, czyli taki wykonawca. Trzecia rola to DevOps, MLOps, ostatnio popularne się robi to hasło, MLOps. No i czwarta rola, która przyda głowę, to świat akademicki, takie badacze, researchery. Swoją drogą, jak zacząłeś pisać MLJAR i jak opisywałeś swoją ścieżkę, to według mnie byłeś na tej drugiej roli, czyli ML, AI, DS Engineer, czyli osoba, która to wykonuje. I teraz mając te role, które wymieniłem, chciałbym twoją opinię też słyszeć, jak myślisz, jakie metryki sukcesu są u każdych z tych ról i na ile te osoby albo te role właściwie widzą AutoML, w szczególności MLJAR w swoim życiu. Bo każdy z tych ról ma zupełnie inne balonczki. Tak, tak. Chociaż załóżmy, że weźmiemy pierwsze trzy, tak? Że Product Owner, Machine Learning Engineer i MLOps, tak? Powiedzmy, że to są trzy różne osoby, które pracują w tej samej firmie, to tak naprawdę to wszystkie te trzy osoby mają jeden cel, tak? Bo te wszystkie trzy osoby chciałyby, żeby projekt był sukcesem, tak? Żeby się udało i żeby ten machine learningowy system zadziałał, tak? I no, ta metryka dla tych osób powinna być jedna i ta sama. A pewnie tą metryką dla product ownera najważniejszą, no to będą pieniądze zarobione albo zaoszczędzone, tak? I no idealnie by było, gdyby zawsze można było wyliczyć, tak? Ile jesteśmy w stanie zarobić albo zaoszczędzić używając machine learningu, tak? A ile tracimy nie używając machine learningu. Wyliczając te pieniądze, to machine learning engineer zazwyczaj jest zły, bo musi robić jakieś grube oszacowania, które czasem no, wydają się śmieszne, tak? Bo jak jedną liczbę się oszacuje, drugą liczbę się oszacuje tak pi razy oko, to ten wynik końcowy może być no, śmieszny, tak? Bo na przykład może wyjść tak, że nie wiem, poprawimy o 1% działanie jakiegoś systemu, tak, i już wychodzą miliony. Ale no, product owner na pewno będzie zadowolony, gdy pokażemy mu, że możemy zaoszczędzić miliony. Wydaje mi się, że tak, dla product ownera to będą pieniądze, tak, zaoszczędzone albo zarobione. Dla machine learning engineera on będzie musiał wyliczyć te pieniądze i podać jakąś liczbę, będzie zmuszony do tego, ale on pewnie będzie się cieszył, gdy zbuduje fajny model, tak, i ten model naprawdę wyciśnie. Czyli wydaje mi się, że dla niego będzie metryką, no nie wiem, jakaś taka standardowa metryka, której będzie używał do budowania modelu. Załóżmy, że nie wiem, bardzo niskie log loss wyciśnie, tak? Albo pole pod krzywą rok będzie duże, tak? I wydaje mi się, że to będzie satysfakcjonujące. A jeśli chodzi o DevOpsa, tak? No to on też będzie musiał się podporządkować pod tego product ownera, tak? Że też będzie musiał jakoś, nie wiem, dostarczyć liczbę, ile ta jego praca będzie warta, ale wydaje mi się, że dla DevOpsa taką metryką sukcesu będzie to, ile predykcji jest w stanie on policzyć, nie wiem, dziennie na przykład i ile tych predykcji będzie policzonych z krótkim czasem oczekiwania, tak? Ile będzie, nie wiem, błędów, tak? Ile czasu serwer będzie online dostępny. No dobrze, dobrze. Ja tylko jeszcze może dodam a propos tego ML inżyniera, że jakie on ma też takie ciśnienie, chociażby od product ownera, takie deadline, które mocno cisną. I w jego przypadku właśnie takie szybkie eksperymentowanie, to właściwie z czego zacząłeś. Właśnie myślę, że to już nawet o tym chciałem zapytać trochę później, ale trochę już o tym powiedziałeś.
Jak cię przyszedł do głowy pomysł stworzyć Emojjar? No bo chciałeś po prostu szybko eksperymentować, prawda? I nie chciałeś rzeczy powtarzające wykonywać po wiele razy, bo są rzeczy, które są niepowtarzające i chcesz tam więcej spędzić swoją uwagę. Więc taki ML Engineer myślę, że będzie też zawalony z tego powodu, że mając taką maszynkę gdzieś do przeliczania, że tam może coś wrzucić i już pierwsze wyniki, takie baseline już na pewno ma, a potem ewentualnie sobie to podkręcę. A DevOps myślę, że będzie też zwalony, jeżeli chodzi o stabilność tego wdrażania pod tym względem, że on będzie w jakiś sposób ufać, wierzyć, że ten klocek, kiedy wrzuci na produkcję, cokolwiek tam nie byłoby w środku, że on tam nie wybuchnie, więc chciał po prostu mieć jakąś tam kontrolę nad tym, co tam się dzieje potem. Ale o tych rolach, wiesz co, powiedziałem też takim celem, bo jest sobie taki ML Lab na Uniwersytecie w Freiburg. Oni prowadzą tą stronę AutoML.org, które pewnie bardzo dobrze znasz. I oni tak ciekawie definiują, czym jest AutoML. No bo to ta przystawka auto, ona jakby mówi, że to jest automatyzacja ML, tak jakby o tym można się domyśleć. Oni na przykład podają takie trzy gałęzi, komu to może się przydać. I na przykład tam jest tak, zwiększyć dostępność ML dla osób, które nie znają ML. I to trochę brzmi jako taki product owner business prawdopodobnie, prawda? Czyli masz sobie jakiś taki magiczny guzik start, klikasz i coś tam się, albo nie, drag and drop, że tam wrzucasz jakiś, wiesz, plik CSV, albo tam wsysasz dane z bazy SQL, któryś wciskasz, zrób to i dostajesz dashboardy, tam coś działa. Drugi rzecz, którą nie podałem, drugą gałąź, to usprawnić efektywność i myślę, że w tym przypadku oni piją w kierunku właśnie ML inżynierów, żeby taki ML inżynier był bardziej efektywny. A trzecia rzecz, też ciekawa, o tym jakoś teraz nie porozmawialiśmy, to przyspieszyć badania, czyli projekty R&D. Też jakoś tutaj próbuję to zahaczyć. No i teraz tak pytanie do ciebie. Jak myślisz, gdzie najbardziej AutoML się przyda się i jacy użytkownicy właściwie będą go używać? Tak z twojego punktu widzenia, jakby z twojej perspektywy, którą masz dotychczas, no też warto się odnieść trochę do tego, co pisze na stronie AutoML.org, bo to jest w pewnym sensie, myślę, że taka jakieś źródło informacji o AutoML dość kluczowa przy okazji. No to tak jak powiedziałeś, tak, że tych grup docelowych dla AutoML-a jest kilka. Ten product owner, no to ci ludzie bardzo mogą skorzystać, tak, z AutoML-a. Miałem na przykład takiego klienta, który wymyślił sobie, że będzie budował aplikację, która monitoruje graczy e-sportowych w trakcie grania w grę, tak? I jeżeli ten gracz będzie zaczynał słabiej grać w grę, no to będzie mu wyświetlał komunikat, żeby przestał grać na punkty, tak, na ranking, żeby nie spadł w rankingu. No i ten klient, który to sobie wymyślił, no to on trochę programował, ale na machine learningu nie znał się w ogóle, tak? Wiedział, że jest taki że jest machine learning, wiedział, że chce użyć machine learningu w tej swojej aplikacji i zgłosił się właśnie do nas. No i za pomocą MLJAR-a zbudował algorytm, który pobierał dane opisujące zachowanie tego gracza w grze, jak nie wiem, jak szybko klika na przykład, i na podstawie tego wyznaczał mu score, czy jego ten performance w trakcie grania jest jeszcze wysoki, czy niski, nie? I no, z tego, co nam pisał ten klient, tak, żeby nie AutoML, to on by w ogóle nie ruszył z tym, tak, bo no, nie miał w tej dziedzinie machine learningu no, takiej wiedzy, która by pozwalała stworzenie modelu machine learningowego od zera, tak? A przez to, że był AutoML, przez to, że udało mu się stworzyć system, który zbiera te dane, udało mu się przygotować te dane, no to przez to, że był AutoML, no to on sobie po prostu przeciągnął dane na AutoML, AutoML wyszukał mu algorytm na tych danych testowych super działał i on mógł dalej rozwijać swoją aplikację, nie? I, czyli no ten AutoML dla takich ludzi tak biznesowych, no to jest po prostu, otwiera nowe możliwości, tak? I to nie będzie dla nich ułatwienie, tak? Tylko to jest po prostu, są w stanie budować nowe rzeczy dzięki AutoML. Jeśli chodzi o takich zaawansowanych data scientistów, no to AutoML bardzo może im przyspieszyć pracę. Ja często traktuję AutoML jako taki algorytm, którego nie muszę tuningować, tak? Czyli jak mam już te dane przygotowane, to po prostu wrzucam te dane na AutoML, ustawiam na przykład czas trenowania na 8 godzin, tak? I ja wiem, że ten model będzie super.
i wiem, że będzie bardzo mi ciężko ten model, zrobić lepszy model ręcznie. Bardzo wiele miałem takich maili, wiadomości od osób, które używały ML Jara w różnych konkursach machine learningowych, na przykład na Kaglu, gdzie ten model z AutoML-a to był jeden z modeli w tym całym ensemblu finalnym. Także no, dla takich doświadczonych machine learningowców, tak, uważam, że AutoML to jest świetny baseline, bardzo szybko mogą zrobić dobry model, ale też to jest, AutoML może być jednym z algorytmów w tej palecie finalnych rozwiązań. I też często się widzi takie pytania na różnych forach, czy AutoML pozbawi tych machine learning engineerów pracy. No i mi się wydaje, że to jest straszne nieporozumienie, bo to tak jakby się pytać, czy młotek pozbawi stolarza pracy. Tak? Że AutoML to jest tylko narzędzie, tak? To nie jest rozwiązanie, które całkowicie zastąpi tego człowieka, który używa tego narzędzia, tak? To jest tylko narzędzie i nie ma co się tego narzędzia bać, tylko trzeba te narzędzie używać, bo dzięki temu możemy tworzyć lepsze modele i możemy je tworzyć szybciej, więc nie ma co się bać AutoML-a, jeżeli jest się takim zaawansowanym machine learningowcem. Jeśli chodzi o świat akademicki, to często jest tak wśród tych badaczy, że oni bardzo dużo wiedzą o machine learningu, tak? Znają bardzo dobrze teorie, wiedzą, jakie są algorytmy, ale gorzej u nich jest z programowaniem. Tak? I jeśli chodzi o, jeżeli trzeba coś już zakodować, tak? Usiąść i otworzyć, nie wiem, pusty notatnik i zacząć kodować, no to jest ciężko. Tak? I dla takich badaczy, researcherów, to też AutoML jest narzędziem, które pozwala robić rzeczy, których nie mogliby zrobić, bo nie mają takiej wiedzy programistycznej, tak? No bo nie oszukujmy się, tak? Żeby budować te modele machine learningowe, no to trzeba umieć kodować w jakimś stopniu. Dobrze, wiesz co, tutaj jak to mówiłeś jeszcze a propos tej pierwszej grupy, to tam się tak naprawdę wyróżniły się dwie podgrupy, czyli taka grupa biznesowa, która nie ma wiedzy w ML-u, ale również nie ma wiedzy w programowaniu, ale powiedziałaś w innym przykładzie, że właśnie był człowiek, który ma wiedzę w programowaniu, można powiedzieć, że no może konkretnie ten przypadek, ale możemy tak powiedzieć, że jest software engineer, który umie programować, ale nie ma wiedzy w ML-u. To w tym przypadku akurat te braki wiedzy fajnie można uzupełniać poprzez taką platformę, że po prostu umiesz tam coś zakodować, zaprogramować, przygotować dane, na przykład umiesz bardzo dobrze poukładać te wszystkie rzeczy, a potem to wrzucasz do maszynki i to sobie tam przemienię. Już kilka razy, a właściwie kilkanaście może nawet już wybrzmiało hasło ML Jar. Porozmawiamy trochę bardziej już dokładniej i też porozmawiamy o pewnych decyzjach, które tam są. Myślę, że najpierw warto było tylko wspomnieć, żeby to pytanie, które próbuję zadać, taki kontekst, że mówi się o takim czymś, że istnieje takie klasyczne uczenie maszynowe i tak zwany taki bardziej nieklasyczny, czyli deep learning, coś w tym kierunku. Teraz mam na myśli to, że klasyczny ML to taka praca z danymi strukturyzowanymi, czyli mam jakąś tabelkę, ona ma kolumny, wiersze, to może być tam w kolumnach wiek, tam jakieś płeć, fach i tak dalej, no a w wierszach poszczególne obiekty, tam Jacek, Zośka i tak dalej, a nie strukturyzowane dane są obrazki, dźwięk, nawet tekst też na przykład, chociaż to gdzieś tam czasem na pograniczu. I z tego, co ja wiem, ML Jar zajmuje się właśnie danymi ustrukturyzowanymi. I teraz proszę powiedz, jaki jest kontekst, czy to jest decyzja czegoś zależąca, czy po prostu tak historycznie się złożyło, czy coś więcej. Wyjaśnię, jak to jest. Tych danych takich ustrukturyzowanych wydaje mi się, że jest więcej. Że jest więcej niż takich danych nieustrukturyzowanych, tak? W firmach. Większość danych siedzi w jakichś bazach danych, tak? W jakichś tabelkach. No i w większości po prostu pracuje się w tych danych ustrukturyzowanych. I dlatego ja też z takimi danymi, tak? Najczęściej pracowałem. I może dlatego ten problem zaatakowałem jako pierwszy, tak? A po drugie, może on jest trochę prostszy niż deep learning. W deep learningu, żeby zbudować dobry model, no to naprawdę trzeba dużo różnych architektur sprawdzić, potrzeba dużo czasu na trenowanie tych modeli, tam jest bardzo dużo hiperparametrów.
wydaje mi się, że deep learning też jest no, trudniejszy niż taki klasyczny machine learning. Jest taka dziedzina, która się zajmuje badaniem algorytmów do szukania optymalnych architektur dla sieci neuronowych, tak, to jest NAS, Neural Architecture Search i no w sumie to te badania są prowadzone, tak, i nie ma jednego takiego złotego algorytmu, który pozwoliłby na znalezienie optymalnej architektury dla sieci neuronowej w jakimś takim rozsądnym czasie, tak, przy użyciu rozsądnej mocy obliczeniowej, tak. I może temu na początek zająłem się takim klasycznym machine learningiem, ale mam w planach dodanie deep learningu do MLJAR-a, tylko nie chciałbym szukać architektur sieci neuronowych od nowa. Raczej myślałem o transfer learningu, czyli o braniu sieci neuronowej, która już jest nauczona, na przykład przygotowana do klasyfikowania obrazów, tak, i douczaniu tej sieci na danych klienta, takim fine tuning pod te dane klienta. I wtedy wydaje mi się, że ten deep learning można by było no, dostarczyć ludziom w takiej prostej postaci i nie wymagałoby to wtedy bardzo dużych mocy obliczeniowych, tak? Z takich ciekawostek na przykład mogę powiedzieć, jest rozwiązanie Google'a dostępne w Google Cloud do budowania modeli machine learningowych, tak, czyli AutoML Google'a, który działa na danych strukturalnych, no to w tym rozwiązaniu Google równolegle używa 96 serwerów do szukania tej optymalnej architektury, tak? 96 serwerów chodzi jednocześnie, żeby znaleźć ten optymalny algorytm, tak? Więc moim zdaniem to jest bardzo duża moc obliczeniowa, bardzo nieefektywne to jest, tak, bo kurczę, no, prawie 100 komputerów chodzi jednocześnie, no to jest ogromna moc obliczeniowa, tak? Gdzie, nie wiem, możemy wziąć XGBoosta jakiegoś, tak? Na jednym komputerze i w 95% przypadków ten wynik będzie porównywalny albo lepszy, tak? Z XGBoosta. Także, no, deep learning taki automatyczny jest nieefektywny. Jeszcze. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie. Właśnie porozmawiamy na temat efektywności, bo efektywność i AutoML to jest bardzo ciekawy temat. A mówiłeś między innymi o NASNET-cie, który właśnie poszukiwanie sieci, przy pomocy sieci w Google Brain, to było tworzone. I tam właśnie też, no ciekawe liczby tam, na przykład któryś jeden z rozwiązań, one się liczyły na 500 GPU przez 4 dni na przykład, więc całkiem ciekawe mają apetyt chłopaki w Google. Pytanie jest takie, jak nam być z tym wszystkim, czyli taka efektywność w AutoML. Wracając trochę do tego naszego podwórku, tam na przykład wspomniałeś, że jak wrzucasz coś do MLJAR na 8 godzin, to potem jesteś prawie pewny, że jest OK. Więc spróbujmy sobie zdefiniować, co to znaczy pracować z AutoML, żeby wybrzmiały jakieś takie namacalne liczby. I teraz nawet nie mówimy o skali Google, tylko raczej tutaj troszkę mniejszą, na mniejszą skalę, ale fajnie, żeby jakiś był przykład taki, na przykład bierzemy problem, tak jak już powiedzieliśmy, że ten pierwszy krok to definiujemy sami dane, później przygotowujemy te dane, czyli czyścimy, integrujemy, łączymy i tak dalej, i tak dalej. No i później dane mam przygotowane i teraz fajnie by wybrzmiał jakiś konkretny przykład, ile mamy tam wierszy, na przykład nie, mamy milion wierszy albo 100 tysięcy wierszy i wrzucając taki zbiór do MLJAR-a, włączamy na x godzin i czego możemy się spodziewać? Myślę, że to akurat fajnie byłoby tak na liczbach porozmawiać. O, mniej więcej. Ciężko. Słuchaj, to jest tak jak z szacowaniem, ile zarobimy na tym machine learningu w firmie. Ale spróbujmy. OK. No dobra. Weźmy na przykład marketing, tak? Chcemy robić lead scoring w marketingu, tak? Czyli mamy kontakt do jakiegoś klienta i chcemy stwierdzić, czy ten kontakt to jest taki gorący lead, czy zimny, nie? No to w przypadku lead scoringu i z mojego doświadczenia, to powiedzmy, można zaczynać używać machine learningu, gdy mamy tych próbek. No, powiedzmy, jak mamy między 50-100 próbek, no to można budować jakiś prosty model machine learningowy. Przy czym, jak tych próbek jest bardzo mało, no to ja bym się nie pchał w jakieś takie bardzo skomplikowane, nie wiem, złożone modele, tak, ensembla złożonego ze 100 modeli, bo to na pewno będzie overfit.
tylko raczej bym starał się budować prosty model, czyli na przykład jakieś drzewko decyzyjne, czyli w AutoML-u bym ustawił uczenie na minut 5 albo 10, tak? I AutoML sobie poradzi. Tak? Też długością uczenia AutoML-a można kontrolować złożoność tego końcowego modelu, tak? Bo jeżeli powiemy dla AutoML-a, że ma się uczyć przez 3 minuty, no to on nie będzie miał czasu nabudować tych modeli, nie? A jak powiemy dla AutoML-a, że słuchaj, masz się uczyć przez 8 godzin, no to tych modeli będzie setki, tak? I wtedy ten końcowy model to pewnie będzie ensemble, czyli zbiór, czyli odpowiedź taka zbiorowa z tych wszystkich modeli, jakoś tam uśredniona z wagami, i wtedy ten model będzie złożony, nie? Czyli jeżeli tych próbek by było kilkadziesiąt, kilkaset, to ustawiłbym AutoML-a na nauczenie w minutach, kilka minut, kilkanaście minut. Jeżeli by tych próbek było w tysiącach, tak, na przykład 5000, 10000, to już bym AutoML-a ustawił na godzinę, żeby uczył się przez godzinę. Wtedy ten model powinien nie być za prosty, ale też nie być za bardzo złożony. Ok? A na przykład kilka tysięcy próbek to na przykład przewidywanie cen nieruchomości, tak? To taki podobny był problem. A jeżeli na przykład mamy, nie wiem, dane finansowe, tak? I chcemy przewidywać, jaki będzie następny ruch na giełdzie, i tych danych mamy kilkaset tysięcy, mamy kilkaset tysięcy wierszy plus parę tysięcy kolumn, no to wtedy bym puścił AutoML-a co najmniej na 8 godzin, może na 24 albo 48 godzin, tak? Czyli na przykład na dzień albo na dwa, jeżeli tych danych byłoby kilkaset tysięcy. Dobrze, bo byś miał jakieś takie estymaty. Ja rozumiem, że to wszystko zależy i tak dalej, ale bardziej mi chciałem, żeby też było zrozumiałe, że pewne rzeczy potrzebują trochę czasu, aby też się rozpędzić, bo to nawet nie chodzi tylko o AutoML, bo nawet jak samego GBoosta albo CatBoosta uruchomimy na większej próbki danych, to też trwa i to jest jakby sam proces uczenia, no a AutoML po prostu jeszcze próbuje wiele różnych iteracji tam uruchomić pod spodem. Właśnie o takich różnych trybach działania jeszcze może porozmawiamy troszkę. Jakie są tryby pracy MLJAR, w szczególności jeżeli chodzi o kolejny taki rozwój, postępy w tej dziedzinie jako AutoML, i też między innymi na blogu wspominasz takie coś jak następna generacja AutoML, więc fajnie, bo tutaj trochę rozwinąłeś, jakie są tryby pracy i dokąd to dąży. No to na początku te narzędzia do AutoML to robiły w zasadzie dwie rzeczy, tak? Czyli brały jakiś algorytm i dobierały do niego hiperparametry. To były takie, no, na przykład z takich narzędzi to można wymienić bibliotekę Teapot albo AutoVeca. No ja sam jak też pisałem, powiedzmy, pierwszą wersję mojego AutoML-a, to też on robił w zasadzie te dwie rzeczy, tak? Wybierał algorytm i tuningował go, dobierał hiperparametry. Ale z czasem ten AutoML się rozwijał i no na przykład chciałem używać AutoML-a nie tylko po to, żeby wycisnąć maksa z danych, tak, ale chciałem użyć AutoML-a, żeby zbudować model, który będzie szybki do liczenia predykcji, tak? Czyli on musi mieć dobre accuracy, tak? Musi być dokładny, ale musi być też szybki. Przez to, że jest to dodatkowe ograniczenie, że ten model musi być szybki, no to nie mogę zbudować zbiorowego, na przykład klasyfikatora, który ma w sobie 100 modeli, tak? Tylko ten model powinien być, albo to powinien być jeden algorytm, albo jakiś mały ensemble, na przykład zbudowany z 5 modeli, tak? A takie ograniczenie, że model musi być szybki, to jest często potrzebne, gdy chcemy umieścić ten model na serwerze, tak? Bo chcemy wysłać próbkę na serwer, serwer policzy nam predykcję i zwróci nam wynik, tak? I jeżeli ten model będzie na przykład liczył jedną predykcję przez 15 minut, no to będziemy potrzebowali bardzo dużą maszynę, żeby liczyć te predykcje. Jak będziemy potrzebowali bardzo dużą maszynę, no to będzie nas bardzo dużo kosztowało, tak? A jeżeli na przykład pójdziemy na taki kompromis, że użyjemy modelu, który jest 1% na przykład słabszy w accuracy, ale 10 razy szybszy, albo na przykład 20 razy szybszy, tak? I liczy predykcje w milisekundach,
no to zaoszczędzimy bardzo dużo na serwerach, tak? Na tym modelu trzymającego w produkcji, tak? I no to był jeden z takich problemów, to miałem użytkownika, który właśnie budował model machine learningowy do wyznaczania cen nieruchomości w Kolumbii, tak? I on się zgłosił właśnie do MLJARA i mówi, że no słuchaj, wszystko fajnie, pięknie, tak, modele są naprawdę dobre, ale one są, za długo liczą te predykcje, nie? I my byśmy chcieli, żeby one były szybsze. No i wtedy dodałem tak jakby nowy tryb pracy w MLJAR, że tryb pracy, który pozwala też ograniczyć czas potrzebny do policzenia predykcji. Czyli jeden tryb pracy w AutoML to jest, on się nazywa Compete w MLJAR i on daje najlepszy performance i nie zwraca uwagi na to, jak długo się liczą predykcje, tak? Tylko jego priorytetem jest to, żeby finalny wynik był jak najlepszy. Drugi tryb pracy to jest, on się nazywa Perform i polega na tym, że szukany finalny model jest bardzo dokładny, ale liczy predykcje w jakimś tam określonym czasie. Trzeci tryb pracy to jest tryb pracy Explain. Jest to taki tryb pracy, który pozwala jakby wyjaśnia dane za pomocą machine learningu i nie jest on nastawiony na to, żeby uzyskać jak najlepsze wyniki, tak? Tylko jest raczej ustawiony na to, żeby jak najwięcej powiedzieć ci o twoich danych, tak? I w tym trybie na przykład jest liczone feature importance dla każdego modelu, tak? I potem te feature importance może być zestawione i użytkownik może zobaczyć, tak? Które cechy są istotne, tak? Liczone są explanations za pomocą pakietu SHAP, wizualizowane na przykład są drzewa decyzyjne i no i ten trzeci tryb explain jest, no wyjaśnia dane za pomocą modeli machine learningowych. I niedawno dodałem czwarty tryb pracy w MLJARze, ten tryb się nazywa Optuna, bo używa frameworku Optuna do optymalizacji hiperparametrów. No i ten tryb, w tym trybie finalny model jest bardzo, bardzo mocno stuningowany pod względem hiperparametrów, tak? Te hiperparametry są dobierane za pomocą frameworku Optuna. On, tak jak jest ten tryb Compete, to ten tryb Compete, który szuka dobrych modeli, on działa z jakimś tam budżetem czasu, tak? A ten i przestrzega tego budżetu czasu na liczenie, tak? Jeżeli my powiemy licz 8 godzin, no to on będzie liczył 8 godzin. To tak w tym trybie Optuna, który by został dodany niedawno, to ten tryb czasu nie jest przestrzegany tak sztywno, tak? Czyli najważniejszy jest po prostu wysoko stuningowany model. No i przez to, że to są te różne tryby pracy tego AutoML-a, no to każdy człowiek szuka czegoś innego, tak? Jeżeli jestem MLOpsem, no to chciałbym model, który jest szybki, tak? Jeżeli jestem researcherem, tak, to prawdopodobnie bym chciał jak najwięcej wyjaśnień o moich danych, tak? Albo jak najlepszy wynik, żeby dostać grantem. Też tak, tak, tak. No i mi się wydaje, że no ciężko jest te tryby to tak wyszły no, moim zdaniem samoczynnie, tak? Bo no, każdy szuka czegoś innego. Ktoś chce bardzo dobry model, ktoś chce szybki model, a ktoś chce po prostu informacje, co on ma w tych danych. I stąd te tryby. I mi się wydaje, że to będzie właśnie w tym kierunku szło, że ten AutoML będzie taki wielozadaniowy. To nie będzie tak, że okej, zbuduj tylko model, nie? Nic więcej, żeby cię nie obchodziło. Tylko on będzie się starał jak najwięcej powiedzieć o danych, jak najwięcej wyjaśnić, zrobić model. Trochę taki asystent tu powstaje, a właśnie porozmawiamy trochę, porozważajmy, aż tak zmierzając ku końcu, tak trochę powróżmy o przyszłości, ale może też da się to w miarę bazując na faktach. Czyli czego możemy się spodziewać najbliższe 5, 10, 15 może lat w kierunku AutoML, ale też może się odnieść wprost do MLJAR-a. Być może tutaj część rzeczy możesz zdradzić, który planujesz dodać. Ja ci powiem, że jak ja zbudowałem MLJAR-a, powiedzmy pierwszą wersję, a pierwsza wersja to była wersja dostępna przez przeglądarkę, wersja webowa. I to jest taki płatny serwis, on działa. Ja go zbudowałem w 2017 roku, on działa do dziś. I jak ja zbudowałem ten serwis, to powiem ci, że byłem zawiedziony. byłem smutny, bo
tak doszło do mnie to, że okej, tak, że ja tylko rozwiązuję jeden jakiś tam wybrany problem, tak, budowania tego modelu, a tak naprawdę no to tych problemów przy budowaniu systemu, który wykorzystuje machine learning, no jest bardzo dużo, tak, bo te dane trzeba znaleźć, złączyć, wyczyścić, no bardzo dużo, tak, i zacząłem wtedy szukać jakby rozwiązania, co tu zrobić dalej. I powiem Ci, że no tak z 3 lata to utknąłem i nie wiedziałem, jak, co dalej dodać do tego AutoML-a, żeby on był taki, no nie wiem, uniwersalny, tak, żeby pozwalał jak najwięcej problemów rozwiązywać. I trochę utknąłem i wydaje mi się, że w tym momencie chciałbym iść w kierunku no, nie tylko AutoML-a, ale takiego ogólnej platformy do robienia data science, która nie wymagałaby specjalistycznej wiedzy, tak, nie wymagałaby umiejętności programowania, ale pozwalałaby manipulować danymi, łączyć dane z różnych źródeł, a potem używać AutoML-a do budowania modeli machine learningowych i wykonywania jakichś analiz. Coś na zasadzie, są takie narzędzia wizualne, jak na przykład KNAIM albo RapidMiner, gdzie można z bloczków budować takie data flow do analizy danych, tylko chciałbym połączyć takiego RapidMinera z Jupyter Notebook, czyli żeby te bloczki to były tak naprawdę kawałki kodu i żeby człowiek, który buduje z bloczków graficznie jakiś data flow, to żeby to był kod. Także jeśli chodzi o AML Jar, to chciałbym iść w kierunku jakiejś takiej ogólnej platformy do data science. A jeśli chodzi o kierunki rozwoju dla AutoML-a tak ogólnie, no to mam nadzieję, że pojawią się algorytmy do efektywnego, szybkiego, taniego szukania wydajnych architektur dla sieci neuronowych, tak? I że każdy będzie mógł stworzyć swoją własną sieć, nie wiem, do swojego zadania. No to by było no, duże osiągnięcie. I nie potrzebowało do tego 500 GPU na przykład. Tak, bo kurczę, no te rozwiązania na przykład Google'a, wracając do tego Google'a, tak, to jeżeli to potrzebuje 100 serwerów, no to użytkownik za te 100 serwerów musi zapłacić, tak? A 100 serwerów kosztuje 100 razy więcej niż jeden serwer. Taka prosta matematyka, zgadza się. Dobrze, Piotr, dzięki wielkie za rozmowę i podzielenie się swoim doświadczeniem. AutoML będzie gryźć swoje tutaj nisze, jeżeli chodzi o ten cały proces, który tu jest i część rzeczy robię po prostu dobrze i już na ten moment można to wykorzystywać, bo takie części, które mówiliśmy, na przykład dobór modeli, dobór hiperparametrów, to już brzmi jako taki task bardziej zautomatyzowany i różne role z tego mogą skorzystać, więc fajnie, bo też te ludzie, którzy pełnią te role, wiedzieli o tym, bo to jest wygodne, korzystne i tak dalej. Trzymam kciuki, aby udało Ci się rozwinąć w kierunku takim bardziej szerszym, taki data science platform, coś takiego powiedziałeś, więc zobaczymy, co Ty się uda, ale patrząc na Twoje sukcesy, myślę, że to powinno być bardzo spójne i chcieć tego korzystać, no i rozwiązywać konkretne problemy. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Ja również, dziękuję. Jak już skończyliśmy nagrywać, jeszcze z Piotrkiem troszkę porozmawialiśmy na takich różnych tematach dookoła. Piotrek ma sporo różnych pomysłów, tematów, co tu można jeszcze usprawnić, jak to można jeszcze podziałać. Bardzo ciekawe to jest. Fajnie jeszcze rozmawiać z ludźmi, którzy mają energię do życia, chcą się działać i wdrażać to w praktyce, więc życzę Piotrku, aby wszystko mu się udało. Chociaż pewne rzeczy są po prostu trudniejsze, niektóre rzeczy są troszkę bardziej łatwiejsze, ale to jest... Myślę, że jak w każdej innych czynnościach, czasem coś gdzieś się nie uda, czasem coś się uda. Mam nadzieję, że udało się trochę bardziej wyjaśnić o temacie AutoML. Może troszkę jeszcze podsumuję i powtórzę, co tu udało się powiedzieć, żeby to jeszcze raz tak ustrukturyzować. Czyli mówiliśmy o tym, że taki zwykły proces ML składa się z poszczególnych kroków. Pierwszy krok to jest postawienie celu i ten krok jest najtrudniejszy, jeżeli chodzi o automatyzację. Nie da się go zautomatyzować, przynajmniej w tym momencie ciężko to zdefiniować, jak to można zautomatyzować, chyba że to będzie trochę taki transfer wiedzy, to znaczy, że jak mamy na przykład konkretny problem, ten problem jest rozwiązany, to możemy próbować w jakiś sposób skopiować ten problem w inny problem, no albo z drugiej strony mamy jakiś zbiór danych,
A i zbiór danych B, i ten zbiór danych jest w miarę podobny, to możemy jakoś tam heurystykę tam jakoś nałożyć i próbować to połączyć, ale to jest dużą taką gwiazdką, więc ten pierwszy krok postawienia celu jest bardzo mocno ludzki krok. Drugi krok, przygotowanie danych do trenowania, to tutaj jest częściowa rzecz, którą da się zautomatyzować, ale nadal jest bardzo dużo takich rzeczy jak czyszczenie danych, łączenie danych, praca z danymi, popatrzenie te dane, co tam jest w środku, albo na przykład jak ktoś ma 500 lat albo 150 chociażby lat, to prawdopodobnie trzeba coś tam zrobić, bo prawdopodobnie chodzi nie w latach, albo w ogóle takie mylenie różnych jednostek. Ja tam na przykład przytoczyłem a propos 4 łazienki zamiast 4 metry kwadratowe jednej łazienki i tak dalej, więc tutaj jest bardzo potrzebne takie krytyczne myślenie człowieka i jak na razie takie podejście automatyczne tutaj nie za wiele może dać. Z drugiej strony, taki feature engineering albo feature selection. Częściowo to już można zautomatyzować, a mianowicie takie bardzo proste rzeczy, kiedy my kombinujemy te cechy w sposób powtarzalny. Na przykład, jak mamy jakieś numeryczne, powiedzmy, cechy, to możemy to mnożyć, przemnażyć i tak dalej. To możemy robić automatycznie. Ale nadal zostaje cały obszar i cała dziedzina, co nie da się zautomatyzować, bo to jest potrzebne taki trochę spryt ludzki plus wiedza domenowa. I niektóre rzeczy po prostu nie da się to za bardzo zautomatyzować. Zresztą to, co pokazuję na kursie, jak na przykład przerabialiśmy, jest związany z tematem, no chociażby prognozowanie cen nieruchomości albo prognozowanie cen samochodu. To są rzeczy, które da się zautomatyzować, ale są rzeczy, które wprost polegają na tym, aby w tych danych pogrzebać i zrobić jakiś taki pewien wniosek, na przykład popatrzeć na jakąś mapę i tak dalej. Tylko problem jest taki, że ten problem ciężko ogólnie dlatego, że model nie potrafi patrzeć na mapę, tylko konkretnie w tym przypadku trzeba popatrzeć na mapę, a konkretnie w innym przypadku trzeba popatrzeć na coś innego. Czyli innymi słowy, to jest tak, że zawsze powiązanie, jak co zrobić z tą informacją, którą masz, może być trochę inne i przez to ciężko się uogólnia. Ale jest trochę przypadków, które można próbować już zautomatyzować takie powtarzające się rzeczy. Potem trzeci krok w ML to jest modelowanie, czyli w tym przypadku różne algorytmy, różne modele, dobór parametrów. No i to jest akurat to miejsce, ta przestrzeń, w której faktycznie już wiele się automatyzuje. Na przykład, jeżeli chodzi o hiperparametry, czyli dobór takich zewnętrznych parametrów, które wpływają na to, jak model działa. I na przykład wstawiamy tam jedny parametr, potem drugi parametr i na skutek tych parametrów model zwraca inne wyniki. To takie zewnętrzne parametry, one się nazywają właśnie hiperparametry, przecież są zewnętrzne. To akurat już myślę, że blisko 100% to jest zautomatyzowane i to jest dobrze. Więc tutaj akurat człowiek może nie marnować swój czas i zająć się bardziej takim lepszym. A jeżeli chodzi o wybór modeli, to jest też tak naprawdę każdy w miarę zaawansowany programista zna Pentley 4, a nawet nie tylko zaawansowany. Więc taka zwykła iterowanie tych modeli, no to jest też właśnie automatyczne podejście. Tylko w tym przypadku, jak to są już AutoML, tam jest trochę więcej różnych rzeczy dołożonych, więc to jest troszkę taki wzbogacony Pentley 4. Więc konkretnie ten trzeci krok, trenowanie modelu, on faktycznie w tej chwili wybrzmiała jako krok, który da się dość mocno zautomatyzować. Jeżeli chodzi o wdrażanie, tutaj różnie to było. Z jednej strony nadal mamy taką trochę przestrzeń, w której brakuje pewnych narzędzi. Z drugiej strony tych narzędzi staje się coraz więcej, i są pewne podejście, które umożliwiają to wdrażać coraz lepiej. Ale ja sobie się powiem jako osoba, która wdraża modele, że nadal czuję, że ten już czwarty krok, czyli wdrażanie tutaj jeszcze jest dość mocno nieustabilizowany, mimo tego, że jest wiele klocków software engineeringu, który jest ustabilizowany, no choćby te różne Kubernetes i tak dalej. Ale w takim na przecięciu software engineering i ML engineering tutaj jeszcze są różne takie luki, które powstają. Zresztą, jak sobie pogrzebiesz o startupach, które powstają w ostatnim czasie związanym z ML, to możesz sobie zobaczyć, jak dużo startupów powstaje właśnie w temacie deploymentu, jak dużo pieniędzy też już sobie pozbierali te swoje startupy, ale ciekawostka jest taka, czy oni ten problem rozwiążą. Kiedyś do mnie ktoś napisał, zapytał, czy to faktycznie jest tak duży problem? Tak, problem jest aż tak duży. Tylko ja to zapytałem inaczej. Pytanie, czy te startupy rozwiążą te problemy? To jest też ciekawe, też jestem ciekaw. Więc tutaj też w tej chwili ta automatyzacja jeszcze nie jest aż tak bardzo zrobiona. Powiem też taką jeszcze ciekawostkę a propos jednej firmy, z którą ja współpracowałam. Przed tym, jak my zaczęli z tą firmą współpracować, to oni wrzucili właśnie do AutoML takiego swój problem i polegli. I wynik, który dostali, był bardzo słaby. I dlaczego był bardzo słaby? Po tym, jak my przyszliśmy, zrobiliśmy kilka magicznych rzeczy, jako ludzie, którzy na tym się znają, eksperci. I wynik był taki, że my po prostu mocno pogrzebaliśmy w danych. I tam wykryliśmy różne takie niespójności. Ten świat zmienia się z czasem, czyli tam na przykład informacje, które były kilka lat wstecz, już są nieaktualne, ale dla modelu on traktuje to jak jest, jako fakty.
Więc my sobie tam trochę pospomnialiśmy te rzeczy, też tam były różne importy, eksporty, jakieś takie różne cudowne rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, to trzeba jakoś było obsłużyć manualnie. A żeby to zauważyć, to trzeba po prostu było w ogóle patrzeć na dane i patrzeć jakieś takie anomalie, że ty nie wiesz, co tam będzie, ale wiesz, że będzie źle. I to jest taka rzecz, której jesteś pewny. Nie wiesz, co dokładnie będzie źle w danych, ale wiesz od razu, że będzie źle. I to jest rzecz, którą człowiek może wychwytywać, o ile ma pewne umiejętności, ale ciężko to jest zautomatyzować. Więc podsumowując, co chciałem powiedzieć tak na koniec, ja wierzę, że takie AutoML i to podejście automatyzacji, ono będzie się rozszerzało z czasem. Ja się zgadzam, że są takie działki, które właśnie związane z trenowaniem modeli i z doborem parametrów, oni w tej chwili już dość mocno się zautomatyzowali i to będzie się rozszerzało, albo chociażby częściowo feature engineering, to będzie się rozszerzało. Ale z drugiej strony, ja uważam, żeby używać efektywnie AutoML, to co najmniej warto przerobić takie pewne fundamenty. I dlatego bardzo gorąco się zapraszam na mój kurs online. Właściwie to może być jakiś inny sposób, ale zapraszam na mój, bo ja wierzę, że to jest tak poukładane, że tam jest praktyczna wiedza, która ci się przyda. Jak byłoby inaczej, by tego nie wierzyłem, to by ten kurs by nie powstał. I dzięki temu najpierw poznasz te podstawy, fundamenty, a później jak będziesz rozumieć, jak to działa bardziej pod spodem, to będziesz w stanie móc sobie pozwolić na to, aby pewne rzeczy przyspieszyć. Ale robisz to świadomie, bo to wiesz, że możesz to zrobić manualnie, tylko chcesz po prostu przyspieszyć. To takie podejście pomoże ci, pozwoli uniknąć wielu błędów, albo też uniknąć takiej sytuacji, że ci wydaje się, że masz dobry model, ale ten dobry model niekoniecznie jest dobry, bo popełniłeś jakiś bardzo fundamentalny błąd, o którym nawet nie wiesz. Więc to jest to podejście, aby być bardziej świadomym tego, co się robi. Dobrze, to myślę, że tyle w ramach podsumowania. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Czekam na twoje przemyślenia, informacje zwrotne. Na koniec też mam taką prośbę, podziel się przynajmniej jedną osobą z tym odcinkiem, który może być to ta informacja pomocna. I kończymy. Dzięki wielkie. Życzę ci duże szczęście, zdrowie. Do usłyszenia. Cześć, na razie. Trzymaj się.